Cześć wszystkim! Witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z cyklu tanecznej Zimy Półkolonii w wersji online, organizowanej przez Złotoryjski Ośrodek Kultury przy współpracy z Fundacją Zoju Żurejka Trut oraz Trident z Akademii Złotoryja. Dzisiaj poznamy kolejne dwa kroki. Mam nadzieję, że już pamiętacie wszystko z pierwszej i z drugiej lekcji. Więc dzisiaj, nie przedłużając, zaczynamy sobie od rozgrzewki, która będzie bardziej dynamiczna niż ostatnia. Zapraszam. Ok, zaczynamy sobie od biegu. Hoppa! Go!
zaczynamy od tu stepu. Wszystko najpierw naliczamy. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, po skosie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, po kwadracie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeszcze raz i raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drugim kroczkiem był Indian step. Już też powinniście mieć super upalowanego. Mam boczek, skrzyżuj, boczek, skrzyżuj, boczek, skrzyżuj, boczek, skrzyżuj. Następny kroczek, criss-cross. Szeroko, skrzyżuj, szeroko, skrzyżuj, szeroko, skrzyżuj, obrocik i. Dalej mamy kroczki już z drugiej lekcji. Zaczynamy od ryboka. Mamy uderzenie, uderzenie, uderz. Przeskocz i uderzenie, uderzenie, uderz, przeskok. Kolejny kroczek, boks, idziemy sobie. Lewa noga, prawa noga, lewa noga. Naskakujemy i lewa noga, prawa noga, lewa noga, naskakujemy. Ostatni kroczek z drugiej lekcji, czyli Bart Simpson. Raz, dwa i trzy, cztery i pięć, sześć i siedem, osiem. Super, to samo bez zatrzymania, wszystko razem w układzie. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 7, skos. I raz, 2, 3, 4, 5, 7, 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 7, jeszcze raz. I raz, 2, 3, 4, 5, 6. Indian step. I raz, 2, 3, 4, 5, 6. Uwaga, criss-cross. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ribo, uderz, 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 przez, uderz, 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 przez, boks, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To są wszystkie kroczki, które poznaliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że wy też już się potraficie. Spróbujmy sobie zatańczyć z muzyką i przechodzimy do nowych kroków. Uwaga! 5, 6, 7, go! I skok! 2, hop! I 2, hop! I jasne! Układ już jest znany. Pamiętajcie, możecie sobie tańczyć do dowolnej muzyki. My mamy taką, która nam się jakby podoba, która jest w miarę wolnym tempie i pozwala wam wykonać wszystkie elementy, ale spokojnie możecie sobie ćwiczyć do kawałków, które wam się w chwili obecnej podobają. Ok, przechodzimy dalej do kolejnego kroczku. Dzisiaj poznamy sobie tylko dwa kroki, ponieważ są troszkę trudniejsze. Znaczy jeden jest trudniejszy, drugi jest łatwiejszy. Pierwszy jest running man, jest to trudniejszy kroczek. Wygląda on następująco. Podnosimy sobie lewe kolano do góry, opuszczamy nogę, w tym samym czasie wysuwamy prawą nogę w tył. Teraz podnosimy prawą nogę do góry, dostawiamy i w tym samym czasie, w momencie kiedy będzie dostawienie, powinna się nam wysunąć lewa. Jeszcze raz. Góra, dostaw, wysuw. I. Góra, dostaw, wysuw. I. Góra, dostaw, wysuw. I. Góra, dostaw, wysuw. Mamy już kroczek przodem, pokażę wam teraz, jak on wygląda bokiem. Podnosimy prawą nogę, stawiamy się, wysuwamy lewą. Hop, stawiamy, wysuwamy. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Zróbmy to samo przodem, tylko że przyspieszając tempo za każdym razem. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szybciej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6.
7 szybciej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem szybciej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięknie. Pamiętajcie, ciało w ramieniu będzie musi być wyluzowane, ręce są dowolne, więc wy możecie nimi gestykulować jak chcecie, tak? Bara, nie miejcie ich wzdłuż ciała, bo jest to po prostu zwyczajnie siecie nienaturalne i niewygodne. Więc staramy się ruszać w miarę naturalnie, tak jak czujecie. Spróbujemy sobie teraz ten kroczek z muzyką. Uwaga! Przebraliśmy sobie przed chyba jeden z trudniejszych kroków, jeśli chodzi o dotychczasowe kroczki, które się uczyliśmy. Teraz będzie kroczek, który jest mega prosty. Jest to tak zwany smer i wygląda on następująco. Cała baza jest na podstawie bansu, czyli po prostu zwyczajnie uginamy kolanka. Nic trudnego. Przepraszam, dalej mamy. Dokładamy ręce. Na dwa ugięcia kolan wyprowadzamy rękę do przodu. Najpierw raz. Dwa i prawo. Trzy, cztery i raz. Dwa i trzy, cztery i raz. Dwa i trzy, cztery i raz. Dwa i trzy, cztery. W tym samym czasie klatka nam się delikatnie cofa, tak? Że mamy jakby delikatną kontrę w ciele, więc jakby staram się to używać, żeby ten ruch był jak najbardziej pełny. Ok? I to jest cała filozofia, jeśli chodzi o smer. Pięć. 6, 7, 8, raz, 2 i 3, 4 i 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 raz, 2 i 3, 4. Jeśli chodzi o układ smerfa, będziemy sobie robić 8 razy w 4 strony świata. Startujemy sobie od lewej ręki do przodu. Raz, dwa. Następnie obracamy się za lewym ramieniem, skaczemy w lewą stronę o 90 stopni. Hop. I wyprowadzam prawą rękę. Trzy, cztery. Znowu wracam się w tym samym kierunku, czyli stajemy tyłem. I znowu lewa ręka. Pięć, sześć. Znowu skaczemy. Hop. I siedem, osiem. Czyli nic trudnego. Cztery strony świata. Bez zatrzymania. Pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, dwa. I trzy. 4 i 5, 6 i 7, jeszcze raz i raz, 2 i 3, 4 i 5, 6 i 7, 8. Ok, spróbujmy z muzyką. Z kroczkami z pierwszej oraz drugiej. Zaczynamy od tu stepa. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, po 100. Raz, 2, 3, 4, 5, 6,
siedem po kwadracie. Raz, trzy, pięć, siedem, jeden, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, sześć i miasteczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, criss-cross. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, reebok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, bostep. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To mamy running man. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I swe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak zauważyliście? Running mana robimy sobie w wolniejszym tempie, nie robimy go w szybkim. Raz, dwa, trzy, cztery, żeśmy się spokojnie mogli go nauczyć. I wykonujemy go przez dwie ósemki. Jeśli chodzi o smerfa, wykonujemy tylko jedną ósemkę od razu w cztery strony świata. Spróbujmy jeszcze raz naliczenie, cały układ, a później przejdziemy sobie do muzyki. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz i raz. Thank you.
choreografię dwa razy z rzędu, to nawet nie starcza nam muzyki do końcówki. A to bardzo dobrze, znaczy, że już mamy kawałek, spory kawałek choreografii. Mam nadzieję, że poćwiczycie to sobie w domu teraz z kolegami, koleżankami, rodzicami, obojętnie. I widzimy się na następnej, czwartej, już ostatniej lekcji, gdzie też się nauczymy kolejnych dwóch kroków i zamkniemy sobie całą choreografię. Do zobaczenia. Cześć!